Usłyszeli Państwo sygnał festiwalu piosenki religijnej Kanan, Kanan 2000, który już odbywa się po raz 9. A z nami w studiu są organizatorzy tego festiwalu, pani Monika Kaim, właśnie jeden z organizatorów, bardzo młodzi organizatorzy, widzę zresztą jak co roku, i Sebastian Drążczyk, dyrektor festiwalu Kanan. Dziewiąta edycja, jeszcze nie dziesięciolatka, ale już jakiś bagaż doświadczeń za sobą. Co w tym roku nowego? Jakie zmiany, jeżeli są? Tak jak powiedziałeś, staramy się właśnie od 9 lat imprezę organizować. Główne cele festiwalu pozostają niezmienne. Propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji i jedności. A jeśli chodzi o nowości, w tym roku po raz pierwszy konkurs. Wprowadziliśmy konkurs dlatego, żeby wyłowić właśnie te najcenniejszych wykonawców, najcenniejszą twórczość. Bo muszę powiedzieć, że do tej pory właśnie był to przegląd. I tych zespołów było mnóstwo. W tej chwili to troszkę poszło na jakość. Jest zespołów mniej, ale są coraz lepsze i my tych jeszcze najlepszych właśnie staramy się wyciągnąć. A ja właśnie chciałem zapytać, czy to robienie konkursu bierze się z tej ilości? No to teraz zostało wyjaśnione, że troszkę może mniej, ale za to ta jakość coraz wyższa jest. Czyli suma summarum wychodzi na najbardziej pozytywny objaw. Nagrody także będą, bo skoro konkurs, to i muszą być nagrody. W tym roku zdobywca Grand Prix, bo tylko jeden zespół osiągnie ten... Czyli tym większa rywalizacja będzie. Tak, otrzyma puchar burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny, który jest również patronem honorowym imprezy. I poza tym jeszcze nagrodę publiczności przewidzieliśmy, żeby publiczność wybrała tego swojego faworyta. Zawsze nieraz odbiega to, tak patrząc na inne festiwale, od werdyktu jury. Chcemy, żeby też nasza publiczność miała też możliwość wybrania swojego faworyta. Słucham, pani Monika. Chciałam tutaj wspomnieć, iż corocznej edycji właśnie festiwalu towarzyszy cel charytatywny. W tym roku jest to kwesta zbierana podczas koncertów na rzecz hospicjum w Gliwicach. Co roku festiwal Kanan ma przewodnie hasło. Jakie jest hasło tegoroczne? Hasło tegoroczne zbiega się właśnie, cały czas działamy w jedności z Kościołem. Dowodzi tego również moja koszulka. Jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa. Hasłem jest: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Cytat z Ewangelii świętego Jana. Jest to również jednocześnie hasło orędzia Ojca Świętego na jubileuszowy Światowy Dzień Młodzieży. Oprócz wykonawców, którzy zaprezentują się, przynajmniej jeżeli chodzi o festiwal Kanan po raz pierwszy, także goście, którzy już w zeszłym roku Państwu się spodobali. Tak, gośćmi festiwalu również będą zespoły takie jak Gang Marcela, Mateo oraz Dobry Duch. To gwiazdy, a jeszcze oprócz tego laureaci, no wtedy jeszcze nie konkursu, ale przeglądu. Tak, laureaci wyróżnień, bo jeszcze nie było konkursu. Będą to Teatr Muzyczny Księżyc z Cieszyna oraz zespół EMA Kantary z Niedobczyc. To właśnie wyróżnieni wykonawcy Kanan 99. Teraz powiedzmy, bo tak specjalnie wspominaliśmy o tym, kto będzie z zeszłego roku, z obecnego roku, ale jeszcze musimy powiedzieć, kiedy i o której dokładnie. 17 i 18 czerwca dokładnie, czyli najbliższa sobota i niedziela w Czerwionce, w Domu Kultury przy ulicy Furgoła 73. Zapraszamy od godziny 16. I w sobotę i w niedzielę od godziny 16. Tutaj jest troszeczkę atrakcji, troszkę gadżetów, które będziemy chcieli za chwilę Państwu rozdać. Natomiast mam jeszcze takie pytanie, może ono troszeczkę jest przedwczesne, bo za rok, jak się spotkamy przy dziesięcioleciu, to będzie czas na takie podsumowanie, takie dziesięciolecia są ładne. Ale może do tej pory, co sprawiało największą trudność przy organizowaniu takiej imprezy, jaką jest Festiwal Piosenki Religijnej Kanan? Czy w ogóle jakieś trudności są? Jeżeli tak, to jakie? Trudności... Trudno tak w dwóch słowach powiedzieć, no zawsze są. Muszę powiedzieć szczerze, że coraz trudniej jest pozyskać ludzi, którzy by społecznie tę imprezę właśnie organizowali. Organizatorzy są bardzo młodzi, Monika tu właśnie jest również przykładem. Ale muszę powiedzieć, że co roku znajdują się osoby, które naprawdę bezinteresownie, poświęcając swój czas, talenty i nawet oszczędności, tę imprezę starałem się również dla siebie zorganizować. I to, co było trudnością właśnie, co roku mamy nowych organizatorów, jednak jest ten duch, trwa, że po raz 9 i mam nadzieję po raz 10 impreza się odbędzie. A pani Moniko po raz pierwszy organizuje? Tak, po raz pierwszy organizuję. Ale ten duch na przyszły rok będzie jednakowoż silny? To myślę, że mój udział zaowocuje i również w przyszłym roku zostanę.
Drodzy Państwo, przed chwileczką też pozwoliłem sobie się uśmiechnąć, ponieważ znienacka, to już spowodowane było dużą ilością głosów, mamy rozwiązanie, zaraz będzie, konkursu, o którym mówiliśmy na początku, czyli zaproszenia na Śląsk się śmieje. Nie mogliśmy dłużej czekać, więc błyskawicznie zostało też przez młode osoby dostarczone losy, które pozwolę sobie 8 nazwisk wyczytać, a właściwie Was poprosić, gdybyście mogli losować, podawać mi, będziemy szybciutko czytać 8 karteczek i zaraz dowiemy się, kto z Państwa wygra. Pani Maria Świrkosz z Rudy Śląskiej. Druga osoba to jest pani Iza Kamińska z Katowic. Kolejna karteczka sygnowana jest nazwiskiem pana Łukasza Nosa z Siemianowic. Następnie pan Zygmunt Skwarel z Katowic. To mamy już 4. Piąta to jest pani Barbara Pańczyszyn z Tarnowskich Gór. To 5. Szósta Lucyna Przybycień z Zabrza. Jeszcze 2. Pan Stefan Wiśnia z Rudy Śląskiej. To jest taka manufaktura, szybciutko i sprawnie, jak na taśmie fordowskiej. I pan Adam Ludwiczak ze Świętochłowic. Te 8 osób otrzymuje zaproszenia. To są zaproszenia podwójne. W najbliższą, przypomnę, sobotę w hali Mosiru w Zabrzu. Śląsk się śmieje, czyli pierwszy kabaretowy zjazd gwiazd. A jeszcze słóweczko o nagrodach ufundowanych właśnie przez organizatorów Festiwalu Piosenki Religijnej Kanon. Przez najbliższych kilka minut mogą Państwo dzwonić, żeby otrzymać kasety. Pozwolę sobie też pokazać, skoro tak wszystkim się chwalimy. Jest i koszulka, jest płyta CD i także są zaproszenia. Kto się chce wybrać, niech prędziutko dzwoni. 2595 250. Poczekamy tylko kilka minut, ale sądzę, że dadzą Państwo sobie znakomicie radę.